Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj coś ciekawego, kąsek bardzo ciekawy dla wszystkich fanów inwestowania w spółki dywidendowe. Tak więc dzisiaj na tapetę biorę trzy konkretnie spółki, które wytypowałem pod kątem najbardziej sowitych dywidend, które wypłaciłem w ubiegłym roku, tak więc tutaj im się przyjrzymy. Tak więc jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to oczywiście zachęcam do pozostania. A jeżeli oczywiście zostajesz ze mną, to pamiętaj o opłacie pay per view za to nagranie, czyli subskrypcja i dzwoneczek, łapa w górę i komentarz, bo to jest właśnie forma podziękowania za ten materiał od Ciebie dla mnie. Absolutnie nic Cię to nie kosztuje, tak więc możesz spokojnie już klikać łapę, wrzucać swoją opinię na temat czy omawianych spółek, czy w ogóle sensu inwestowania w spółki dywidendowe, czy również korzystasz z tej formy, czy też nie. Tak więc możesz wyrazić oczywiście swoje zdanie w tej tematyce. Tak więc do tego Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Tak więc dzisiaj, tak jak wspomniałem, na tapetę bierzemy trzy spółki. Przed nami tak naprawdę cały rok, myślę, bardzo ciekawy pod względem wypłacanych dywidend. Tych spółek jest coraz więcej, te dywidendy naprawdę są na coraz ciekawsze poziomie, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę raz inflację, dwa niezaciekawe oprocentowanie w banku, jakie możesz uzyskać na lokatach czy koncie oszczędnościowym. Tak więc ci wszyscy, którzy oczekują jakiegoś, nazwijmy to, pasywnego dochodu właśnie za sam fakt przetrzymywania tutaj akcji w swoim rachunku maklerskim, to właśnie dywidenda jest jak najbardziej dla nich. Podejście jest cała masa. Co inwestor, to podejście. Jak ja to zawsze mówię, ktoś może rozgrywać spółkę tylko i wyłącznie pod dywidendę, ktoś może ją trzymać w portfelu emerytalnym wręcz na kilkadziesiąt lat, ktoś może trzymać w długim horyzoncie na kilkanaście lat, ktoś może trzymać na średni termin, a ktoś może po prostu łapać spółkę pod szybkiego strzała, czyli skeszować ją i wyjść z zyskiem w dosyć szybki sposób. Tak więc no, tych podejść jest naprawdę całe mnóstwo możliwości analizy spółki, czy pod kątem fundamentalnym, czy technicznym, czy jakimkolwiek sobie zamarzysz, też jest sporo. Tak więc każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie i myślę, że każdy w sposób umiejętny tutaj może sobie podjąć tą decyzję, czy dana spółka, dana branża, czy również ta forma szukania swojej możliwości pod kątem inwestycji w spółki dywidendowe jest dla niego. Tak więc jeżeli ta tematyka jest dla Ciebie, to jedziemy z tematem. Wytypowałem trzy spółki, tak jak widzisz, już materiały są u góry przygotowane, tak więc zerkniemy również na wykres i zobaczymy tak naprawdę, jak podniosła się ta spółka w momencie odcięcia dywidendy, czy ta inwestycja w te spółki miała sens pod kątem tego, że jesteśmy w stracie bądź na zysku, bądź może zarobiliśmy, to też zobaczymy, jak to wygląda. Tak więc zapraszam Cię serdecznie i zaczniemy, myślę, od pierwszej spółki, którą przedstawię Ci pierwszy na wykresie. Tak więc tutaj już mam przygotowane, to będzie BlackPoint, czyli spółka chyba jedyna z tych trzech, które przygotowałem, która jest notowana na New Connectie, bo pamiętaj, że spółki z New Connectu również bardzo chętnie i sowicie dzielą się ze swoimi akcjonariuszami dywidendą i myślę, że warto je gdzieś mieć na uwadze, jeżeli chodzi o właśnie tą formę budowania swojego portfela, bo to nie tylko główny duży parkiet, ale również spółki z małego parkietu bardzo chętnie i obficie potrafią się dzielić tym zyskiem. Tak więc mamy BlackPoint, zerknijmy, co tutaj się wydarzyło, jeżeli chodzi pod kątem informacji. Tak więc widzimy, że BlackPoint wypłacił 20 zł, 20 groszy za jedną akcję na dywidendę. Dniem dywidendy był 15 października, a 31 października nastąpiła wypłata. Tak więc już mam tutaj to zaznaczone, te moje wyliczenia, jak widzisz. Tak więc dywidenda wynosiła 25%. No to sam chyba przyznasz, że po prostu to jest wręcz kosmiczna stopa dywidendy. 25% przy obecnym, nie wiem ile tam w tych największych bankach jest, 0,7, 1% na jakichś tam lokatach rocznych, jeszcze minusy Belka. Tak więc no, naprawdę to wygląda słabo, a jeszcze jeżeli zdążymy do tego faktyczną, a nie podawaną inflację, to już w ogóle wychodzi niezły minus. Tak więc naprawdę bardzo zacny wynik stopy dywidendy. Zwłoka też nie była może zbyt duża.
pomimo tego, że wiesz, że jak oglądasz moje materiały systematyczne, to ja nie lubię, jeżeli ten zysk jest, już jest podjęta decyzja, jest przetrzymywany. Jeżeli jest decyzja, to powinien być w krótkim czasie wypłacany. Nie ma co tutaj zwlekać, tak więc mamy Black Pointa. Jeżeli oczywiście poruszamy tą tematykę, to myślę, że warto tutaj, żebyś wiedział, że w playlistach, jak sobie wejdziesz u mnie, to masz wszystkie materiały odnośnie dywidend. Wystarczy, że sobie tutaj wejdziesz i masz dosłownie, teraz jest 15, to będzie 16 film odnośnie dywidend, jeżeli ta tematyka Cię oczywiście interesuje. Tak więc widzimy tutaj właśnie Black Pointa, możemy sobie zerknąć na to, co tutaj się w tym momencie dzieje. To jest spółka, która, jak widzisz, zajmuje się dosyć tradycyjnym biznesem, bo widzimy tutaj tonery do drukarek, między innymi. Oczywiście możesz sobie sprawdzić, czym dokładnie się spółka zajmuje. Ja oczywiście zachęcam zawsze, żeby w ciemno nie wchodzić w daną spółkę. Jeżeli już widzisz na przykład coś takiego w zestawieniu i ta stopa zwrotu i ten dywidenda Cię zadowala i interesujesz się daną spółką, to ja wolę jednak pogrzebać trochę głębiej, poszukać, poczytać o tej spółce, co ona tak naprawdę oferuje. Nawet jeżeli przygotowujesz się na dosyć szybkie skeszowanie pozycji, to warto przede wszystkim wiedzieć, czym dana spółka się zajmuje. Tak więc do tego oczywiście zawsze Cię zachęcam. Tak więc jak widzisz, mamy tutaj spółkę, która dosyć tradycyjnym biznesem się zajmuje. Tusze, tonery do drukarek. Tak więc bardzo, bardzo ciekawy case. I popatrzmy sobie teraz pod kątem tego, co się wydarzyło na tej spółce po odcięciu dywidendy. Tak więc mamy październik, czyli tutaj mamy, widzimy tą lukę spadkową, czyli oczywiście to jest moment odcięcia dywidendy i to jest idealny przykład wręcz szybkiego strzała, bym powiedział, bo popatrz, że tutaj w momencie odcięcia dywidendy, gdy łapiemy ten poziom 0,7, to dosłownie po dwóch tygodniach już można było wyjść z niej z zyskiem, bo poziom maksymalny był 0,88, czyli nie dość, że można było zainkasować sobie 25% dywidendy, to jeszcze po dwóch tygodniach, przetrzymując tą spółkę, można było zainkasować jeszcze dodatkowe 25% zysku za sam fakt posiadania tych akcji, więc równo 50% w dwa tygodnie, no to można powiedzieć, że wręcz kosmiczny wynik. I potem mamy oczywiście zejście, jakie tutaj obserwujemy, i teraz po tych kilku miesiącach mamy konkretny mega wystrzał. Tak więc wszyscy ci, którzy długoterminowo tutaj inwestują w spółki dywidendowe, naprawdę mogą się cieszyć. Jeżeli nie skeszowali tych pozycji na tych poziomach, to prawdopodobnie przetrzymują ją pod kolejną dywidendę, jeżeli oczywiście taka będzie miała miejsce, bo tej informacji również nie posiadamy. Tak więc tutaj poziom maksymalny był 1,45. To nawet ci, którzy wchodzili w momencie tylko pod dywidendę albo już po odcięciu dywidendy tylko rozgrywali ją właśnie spekulacyjnie, to widzimy, że 107% można było bardzo ładnie też w dosyć szybkim czasie zarobić. Tak więc no, taka sytuacja jest dosyć ciekawa i myślę, że bardzo fajny case, szczególnie ze spółki z New Connectu, tak jak widzimy. Tak więc no, myślę, że jest naprawdę dosyć ciekawy. Zresztą tutaj na moim portalu, który serdecznie Cię zapraszam, w zakładce dywidendy, tutaj masz wszystko to, co w tym momencie jest ogłoszone. Tutaj jeszcze dodałem ostatnio dwie spółki, które jeszcze są niepotwierdzone, ale już jakieś informacje powoli napływają. Też napłynęła informacja ostatnio o PKO BP, które będzie chciało się podzielić zyskiem zatrzymanym za 2018 rok, jak również będzie wypłacać część zysku z 2019 roku. Podobno ma być to rekordowa dywidenda, tak więc no, zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, bo też może być pod to rozgrywka. Zresztą mówiłem o tym na omówieniu spółek z WIG-u Banki. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to również Cię tutaj serdecznie zapraszam. Tak więc widzimy, że mamy jedną, nie dość, że rekordową spółkę, która wypłaciła super dywidendę, to również dała sowicie zarobić swoim posiadaczom. Tak więc jeżeli to byłeś Ty, to serdeczne gratulacje. I przechodzimy do kolejnej spółki. Tak więc trzecią spółką, drugą spółką z tych trzech, to będzie Atlanta. I ona już jest w zestawieniu, zresztą ujęta, tak jak tutaj widzisz. Tak więc Atlanta już będzie się dzielić zyskiem, już niedługo, mamy marzec, potem dzień wypłaty będzie 27 marca 02, ale nas interesuje oczywiście historia, tak więc co się wydarzyło wcześniej. Tak więc widzimy, że Atlanta wypłacała nam złotówkę, jeżeli chodzi o akcje, sprawdźmy,
czy tak rzeczywiście było. Tak więc widzimy, że 1 złote na akcję, złotówka na akcję, jeżeli chodzi o Atlanta Poland. Dzień dywidendy 7 czerwca, 19 czerwca nastąpiła wypłata. Tak więc widzimy, że to było 16 ponad procent. Tak więc sam przyznam, że również bardzo ciekawa stopa zwrotu, jeżeli chodzi o dywidendę. I oczywiście tutaj 12 dni zwłoki, tak więc też bardzo ciekawie. Tak więc tutaj już panowie nie przetrzymywali tego zysku zbyt długo. A jeżeli chodzi o tą spółkę, to również oczywiście zawsze warto wejść i zobaczyć, czym się zajmuje dana spółka. I też bardzo fajny, tradycyjny biznes, bo jak widzisz, spółka oferuje pełną gamę bakali na rynku hurtowym, jak i detalicznym. Tak więc zawsze tutaj pamiętaj, wejdź sobie, po prostu cię zachęcam, żebyś sobie poczytał, szczególnie dosłownie chwilę potrzebuję, żeby dowiedzieć się, czym ten biznes tak naprawdę się zajmuje, co to w ogóle jest. I potem możesz ewentualnie wbijać się w szczegóły, w jakieś wskaźniki fundamentalne, czy też raporty finansowe, to wszystko, co tam cię interesuje. Tak więc myślę, że bardzo, bardzo ciekawy case, jeżeli chodzi o Atlantę. I zerknijmy, jak to wygląda na wykresie. Czy Atlanta też nam dała tutaj zarobić, czy nie? Jeżeli chodzi o dzień dywidendy, to było to w czerwcu. Tak więc widzimy moment odcięcia od razu, już taka duży spadek. I to jest kolejny case, który można tutaj bardzo ciekawie rozgryźć, bo widzisz, że od momentu odcięcia dywidendy mieliśmy dosyć duże tąpnięcie i tak naprawdę można było wyjść na zero. I to przez kilka razy. Popatrz, jak idealnie pilnowali panowie ten moment odcięcia jako opór, który nie został pokonany przez kilka miesięcy. Tak więc kto miał cierpliwość wyczekać ten moment, jeżeli nawet spółka była rozgrywana pod szybkiego strzała, no bo oczywiście nie dotyczy to wszystkich inwestorów, którzy inwestują w długi termin. Ich tak naprawdę to w ogóle nie dotyczy. Oni kupują te spółki z zupełnie innym zamiarem, tak więc to jest bardziej teraz materiał w tym momencie, który ci omawiam, pod osobę, która chciałaby dosyć szybko wyjść z tej spółki. Tak więc, no niestety, tutaj musiałoby to przetrzymanie nastąpić w kontekście pół roku, no bo byłbyś w stracie. Tak więc, żeby wyjść w ogóle z zyskiem, który tutaj widzimy, ten wystrzał. Tak więc, wyjść na zero można było, ale niekoniecznie oczywiście z zyskiem. Tak więc, widzimy, że to jest ten przykład spółki. Tam mieliśmy przykład zysku, tu mamy przykład tak naprawdę wyjścia na zero bądź straty. I teraz dopiero mieliśmy wystrzał w tym tygodniu, na początku lutego, kiedy dopiero można było wyjść z zyskiem. Tak więc teraz dopiero ta sytuacja się odwraca, kiedy zgarniając tą dywidendę, która wynosiła 16%, można było uratować się i wychodzić z tej pozycji właśnie jeszcze na zysku. Tak więc to jest ciekawy przykład kolejnej spółki, która już widzisz, że dzieli się ze swoimi akcjonariuszami i to już prawdopodobnie jest rozgrywka pod dywidendę. Bo jak widzisz tutaj zresztą u mnie na stronie, to właśnie 9 marca będzie dzień dywidendy już tegorocznej, tak więc 4,85 to również przy obecnych stopach procentowych to jest bardzo ładny zysk. Tak więc to jest kolejna spółka i trzecią spółką, którą dla Ciebie przygotowałem i którą się zajmiemy, to jest Cognor. Tak więc Cognor jest kolejnym przykładem i kolejną skrajnością. Tak więc widzieliśmy tutaj pięknie rozegrane, pod szybkiego strzała spółka w 2 tygodnie dała zarobić, a teraz ponad 100% zysku. Atlanta to jest spółka, która mieliła i mogłeś tu wyjść na zero, ale mogłeś wyjść też ze stratą. No a Cognor to jest spółka, która pokazuje, że niekoniecznie wypłata dywidendy i potem przetrzymywanie tej spółki ma w krótkim terminie oczywiście sens, bo co się wydarzy w przyszłości nie wiadomo. Cognor oczywiście może mega tutaj namieszać, jeszcze wystrzelić i dać zarobić swoim inwestorom, ale to są takie trzy skrajności, które dla Ciebie przygotowałem, żebyś miał taki przekrój spółki, która bardzo fajnie urosła, spółki, która przetrzymała ten próg cenowy przez dłuższy czas i Cognor, który jeszcze tak naprawdę od momentu odcięcia, który też tutaj widzimy dosyć mocny spadek i który był jeszcze potem kontynuowany do tej pory, jeszcze nie dał odrobić tych poziomów. Tak więc Cognor, zerknijmy, 28 groszy, szukajmy potwierdzenia. 29, tutaj mamy 28 i widzimy tutaj 23 października i 17 stycznia nastąpił moment wypłacenia. Tak więc widzimy, że tak właśnie jest. I Cognor to jest ten niechlubny przykład spółki, która bardzo długo zwlekała z wypłatą tej dywidendy. Procent 15, tak więc bardzo ładny wynik również. Jeżeli chodzi o Cognor, jeżeli nie wiesz oczywiście, czym się zajmuje spółka, to warto sobie tutaj wejść. Tak więc jak widzisz, stal to jest domena Cognoru. Tak więc biznes bardzo
bardzo taki tradycyjny, stary przemysł i właśnie tym się zajmuje Cognor, tak więc też możesz sobie wejść i tutaj sobie poczytać o tej spółce, tak więc myślę, że warto też się zapoznawać z tym, jeżeli już kładziesz swoje pieniądze na stole, to warto wiedzieć, w co tak naprawdę jest, je wrzucasz, tak więc Cognor jest takim przykładem spółki, która niestety do tej pory jeszcze nie obroniła się i nie wyszła i nie dała zarobić swoim inwestorom prócz dywidendy. Tak więc widzimy, że od momentu nawet odcięcia, czyli widzimy ten poziom, możemy sobie zmierzyć nawet 1,75. Zobaczmy, złapmy taki poziom. Nawet do chwili obecnej, która cena wynosi 1,24, 1,24, to mamy 29% straty na tej spółce, czyli nawet jeżeli byśmy zrównoważyli to tą dywidendą, którą otrzymaliśmy, to jest 15%, to i tak jeszcze wynosi, jesteśmy w plecy niezły minus. Tak więc to są takie trzy dosyć ciekawe przykłady, w których chciałem Ci pokazać, że inwestowanie w spółki dywidendowe to przede wszystkim nie zawsze dadzą ci również zarobić, jeżeli chodzi o wzrost na kursie akcji. Okej, tą dywidendę zainkasujesz, będziesz się nią cieszyć w swoim rachunku maklerskim, będziesz ją widział, no ale jeżeli oczywiście zamierzasz inwestować krótko bądź średnioterminowo, to niekoniecznie może ci dać to możliwość wyjścia z zyskiem albo nawet na zero, jak ja tak powtarzam, bo cały sens tutaj, jeżeli chcesz być w proficie, no to musisz albo wyjść na zerze, jeżeli chodzi o moment już zgarnięcia dywidendy albo w zysku, no bo tylko wtedy przynajmniej dla mnie ma to sens. Nie ma sensu kupować spółki tylko i wyłącznie z zamiarem zainkasowania dywidendy, a potem, jeżeli nie jesteś inwestorem długoterminowym i nie budujesz portfela ściśle dywidendowego na lata, to rozegranie jest dosyć ryzykowne pod kątem tego, że tak jak Cognor teraz przetrzymuje cię poniżej tego i widzimy, że jesteśmy na minusie, no to ciężko teraz tak naprawdę się odnieść, bo kapitał masz zamrożony. Jeżeli chcesz go odmrozić i zainwestować w inną spółkę, w inne akcje, no to tak naprawdę jesteś teraz w stracie i musisz zadać sobie pytanie, czy to właśnie ta strategia jest dla ciebie i czy takie podejście ci odpowiada, bo w moim odczuciu, jak widzisz, zainkasowanie dywidendy i wyjście poniżej zera, no w tym momencie akurat nie ma sensu, no bo tak naprawdę jesteś na minusie, a nie w proficie, tak więc musisz sam przemyśleć sobie sobą swoją strategię działania i tak jak zawsze mówię, że no, co inwestor to podejście, tak więc no, tutaj jest ewidentny przykład tego, że nie zawsze możesz po prostu cieszyć się z zysku, jeżeli chodzi o inwestycje w spółki dywidendowe, tak jak to było na przykładzie tych dwóch kolejnych, kiedy Atlanta troszkę pomieliła, ale dawała tą możliwość wyjścia na zero, bo widzimy, że kilka tych podbić, które i testowanie tych poziomów oporowych, wręcz taki range, który nam się tutaj utworzył, był dosyć mocno broniony. I teraz mamy dopiero rozgrywkę pod dywidendę, czyli możliwość skaszowania tych pozycji. A jeżeli chodzi o Black Pointa, no to tutaj mieliśmy konkretny, bardzo ciekawy przykład szybkiego strzała. Dosłownie w 2 tygodnie można było wyjść jeszcze z drugim profitem, zaraz po odcięciu dywidendy, a teraz przetrzymując ją w dłuższym terminie, no już w ogóle mamy kosmiczny zysk. Tak więc to jest kolejny przykład, który Ci pokazuje spółki, która bardzo ciekawie została rozegrana na parkiecie i dała naprawdę sowicie zarobić swoim inwestorom. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Był ciekawy. Oczywiście ja jestem ciekawy Twojego zdania. Rzuć w komentarz, czy interesujesz się inwestowaniem w spółki dywidendowe, czy ta tematyka jest dla Ciebie interesująca, jaki portfel budujesz, jakiej strategii korzystasz, czy to tak naprawdę interesują Cię właśnie krótkie terminy, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, inkasujesz dywidendę, wychodzisz na zero, wychodzisz z zyskiem, nie wiem, jakąś inną technikę masz kaszowania tych pozycji, to oczywiście możesz omówić swoje podejście, czy jesteś inwestorem typowo długoterminowym, czekasz, aż zadowalający moment na wyjście się dla Ciebie pojawi, bądź wręcz tworzysz portfele emerytalne, długoterminowe, w których tak naprawdę kupujesz spółkę i zapominasz i nie bardzo widzisz tutaj już sens analizy, dowiadywania się o spółce więcej niż ten research, który zrobiłeś na początku, kładąc swoje pieniądze na stole i dokonując zakupu danej spółki właśnie w celu otrzymywania regularnie dywidendy.
Tak więc mam nadzieję, że materiał coś ciekawego wniósł i trochę poszerzył Twoje horyzonty i pokazał Ci, że nie zawsze jest to tak różowe, jakby mogło wyglądać, że są spółki, które rzeczywiście dają fajnie zarobić, są spółki, których trzeba poczekać, są spółki, które niestety dają również stratę. Tak więc tutaj musisz przede wszystkim sam już określić to, czego oczekujesz od danego podejścia. Ja jak zawsze trzymam kciuki za Twoje wyniki. Przed nami myślę, że bardzo ciekawy rok, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe. Myślę, że to będzie dużo, dużo dobrego materiału, który będziemy obserwować właśnie na przestrzeni najbliższych miesięcy i oby oczywiście te spółki wypłacały jak najwięcej tego zysku, jak najwięcej dały zarobić swoim akcjonariuszom, jak również, żeby ten czas zwłoki od momentu ogłoszenia, kiedy ta dywidenda będzie oczywiście, kiedy będzie dzień dywidendy, do momentu wypłaty już na Twój rachunek maklerski tutaj i podzielenia się tą dywidendą był jak najkrótszy, bo to właśnie o to chodzi. Od razu potem możesz przeznaczyć ten zysk na cokolwiek Ci się zamarzy, czy to na kolejną inwestycje, reinwestycje, czy również na wypłatę i spełnienia jakichś swoich zachcianek. Tak więc pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam już oczywiście na kolejne nagrania. Hej!